Co trzęsienie ziemi w Turcji pokazało w kontekście zestawów ewakuacyjnych. Czy są potrzebne? Czy wystarczą, żeby uratować nam życie w razie takiego kataklizmu? O tym pogadamy w dzisiejszym odcinku. Cześć z tej strony Krzyklis z Domowego survivalu bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Obok mnie mój zestaw ewakuacyjny, czyli to, co ma mi pomóc, kiedy będę musiał uciec z domu. W Polsce trzęsienia ziemi nie jest tak, że nie zdarzają się nigdy, zdarzają się bardzo rzadko. Tym niemniej zestawy ewakuacyjne jak najbardziej powinniśmy mieć. Przejrzyjmy się więc ich przydatności pod kątem trzęsienia ziemi w Turcji. A potem odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego wnioski z takiego eksperymentu myślowego możemy przykładać do polskiej sytuacji. Ja wnioskiem tak naprawdę trzy. Po pierwsze, uważam i powtarzam to wielokrotnie, że zestaw ewakuacyjny jak najbardziej trzeba mieć. Będą sytuacje, gdy człowiek musi uciekać z domu. Taki spakowany zestaw ewakuacyjny, leżący w bezpiecznym miejscu, w sensie takim, gdzie na przykład się go nie dekompletuje, leżący pod ręką, żeby można go było zabrać wychodząc, u mnie na przykład, w szafie w przedpokoju, nie na pawlaczu, nie w piwnicy, nie głęboko pod łóżkiem, przyspieszy uciekanie. Gdy dowiaduję się, że muszę się ewakuować, wstaję, zabieram go i wychodzę. Nie muszę marnować czasu na pakowanie rzeczy. Zadaniem takiego zestawu ewakuacyjnego jest po pierwsze pozwolić nam przeczekać jakiś czas po tej sytuacji, kiedy nie będziemy mogli przebywać w domu. Część ludzi zakłada, że na ten czas ucieknie sobie do lasu w porządku, moim zdaniem to nie jest lepsza strategia, ale taki zestaw ewakuacyjny musi mieć w sobie te rzeczy, które pozwolą zaspokoić nasze potrzeby poza domem w czasie ewakuacji. Napić się, coś zjeść, zorganizować sobie schronienie, zadbać o higienę. Przyda się, kiedy pojedziemy z tymi rzeczami do znajomych, ale też kiedy samorzut się nas w jakiejś sali gimnastycznej czy w miasteczku namiotowym. Co więcej, mając taki zestaw będziemy w stanie pomóc naszym najbliższym, tym, którzy są obok nas. Sąsiadom, chociażby. Wiadomo przecież, że nie każdy sobie taki zestaw złoży, no a te rzeczy się przydadzą, tak? W naszych warunkach z domu, z bloku, może wygonić nas pożar. Będziemy potem stać boso w piżamie, patrząc, jak strażacy dogaszają nasz budynek? Może pomożemy sąsiadom, damy im na przykład zapasową parę skarpetek? Może damy im koc termiczny i plandekę, żeby się mogli nią okryć z dziećmi, żeby było im dzięki temu cieplej? Może dzięki temu koce rozdane przez straż posłużą komuś innemu? Ale na razie rozmawiamy o scenariuszu optymistycznym, kiedy będziemy jeszcze mogli wrócić do domu po zdarzeniu. A co jeśli ten dom spłonie? Albo zostanie zniszczony całkiem przez trzęsienie ziemi, to wtedy ten zestaw ewakuacyjny, znaczy może niekoniecznie ta część, ale zestaw ewakuacyjny pomoże nam odbudować życie w nowym miejscu. Dlaczego mówię, że nie ta część? No bo to on tak jeszcze bardziej nazwijmy to turystyczno-biwakowe. Warto złożyć sobie osobny moduł takiego zestawu albo cały zestaw w takiej romantycznej anglojęzycznej nazwie. I'm never coming home, czyli właśnie rzeczy na ewentualność, że już nigdy nie wrócę do mojego domu. Rzeczy, które pomogą mi odbudować życie w nowym miejscu. Kopie dokumentów w Szczególności ubezpieczeniowych, na przykład lista sprzętu elektronicznego, która była w domu, kopia zdjęć tego sprzętu z numerami seryjnymi, żeby łatwiej było dostać później odszkodowanie, akty stanu cywilnego, może dokumenty typu paszport, no bo dowód osobisty, to powiedzmy, jak mamy w portfelu, to zabierzemy, a paszport mamy w drugim miejscu. To jak gdzieś w domu zostawimy portfel, a zabierzemy ze sobą paszporty, to i tak będziemy mieli dokumenty poświadczające naszą tożsamość, z których można korzystać w banku czy na poczcie. Może jakieś złoto, gotówkę, hasło do portfela z kryptowalutami. Gotówkę choćby po to, żeby móc przeczekać ten czas hotelu, albo żeby jadąc do bliskich, żeby przeczekać u bliskich, móc dokupić parę rzeczy, których nie ma, żeby nie obciążać bliskich za bardzo swoją osobą. W tym wszystkim zestaw ewakuacyjny może pomóc, jeśli zrobimy go dobrze, jeśli z niego skorzystamy, jeśli przeżyjemy. Drugi wniosek jest taki, że zestaw ewakuacyjny nie daje gwarancji przeżycia. Nie ma pewności, że on nas zabezpieczy. Taki zestaw to nie jest zabezpieczenie przed zniszczeniem naszego domu, tylko coś, co ma nas jakby ubezpieczyć czy zabezpieczyć przed skutkami zniszczenia naszego domu. No pomijając śmierć, tak? Nie ukłamujmy się, nie zdążymy uciec, jeśli wstrząsy trwają 45 sekund. Nie zdążymy wstać, obudzić się, obudzić bliskich, zabrać zestawów lub zestawów kilku, jeśli mamy kilka osób w rodzinie, kilka zestawów. A następnie uciec po schodach, no przecież nie windą w bezpieczną odległość od bloku. Nie zdążymy. I możemy zginąć we śnie, albo utknąć gdzieś w jakiejś wnęce między elementami bloku, które się na siebie zawalą, na przykład stojąc we farmudze drzwi. Podobno to jest jedno z najbezpieczniejszych miejsc z zestawem w dłoni. To jeśli będziemy tam czekać na pomoc ratowników kilkanaście godzin, albo, nie daj Boże kilka dni, z rzeczami z tego zestawu będzie nam łatwiej, tak? Na przykład nie będziemy głodni. Ale przecież budynki nie zawsze zawalają się od razu w czasie wstrząsu, albo bezpośrednio po nim. Więc jeśli przeżyjemy, zabieramy te zestawy w i uciekamy, żeby nie zginąć, kiedy ten budynek się zawali. No, mało to było filmów z Turcji nagrywanych przez ludzi stojących na ulicy, jak się budynki zawalały. No to ja bym chciał być właśnie na ulicy i nagrywać to telefonem ze zestawem przy sobie, a nie tylko z telefonem. Oczywiście zestawy ucieczkowe nie są niezbędne, żeby przeżyć, żeby łatwiej sobie zorganizować życie po takiej katastrofie. Przecież nie każdy budynek się zawali z trzęsienia ziemi, a w polskich warunkach nie każdy dom, nie każdy budynek spłonie w pożarze całej dzielnicy ok, a jeśli masz szczęście, to przeżyjesz i tak. To wtedy ten zestaw ewakuacyjny pozwoli ci znów pomóc innym. Przecież właśnie o tym mówimy na kanale od lat: że pomagać sobie, bliskim i rodakom, żeby to, co przygotowuję, przekładało się na poprawę bezpieczeństwa całego naszego narodu. Niektórzy tego nie rozumieją, ale to jest inna rzecz. I trzeci wniosek, który mam z tej sytuacji w Turcji, jest dla mnie taki, że zestawy ewakuacyjne musimy mieć, dlatego że czas może mieć ogromne znaczenie dla naszego przeżycia. Jeśli nie zginąłeś od razu, Możesz zginąć w każdej chwili, za 3 minuty. I to, że poświęcisz te 3 minuty i 2 sekundy na to, żeby się spakować, żeby zabrać swoje rzeczy z domu, może być przyczyną Twojej śmierci. I oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że ogromna większość z nas, ogromna większość Polaków nigdy nie skorzysta z zestawu ewakuacyjnego. Nigdy, bo nigdy nie będzie musiała uciekać z domu. To dobrze, ale zrobienie zestawu ewakuacyjnego nie wiąże się tak naprawdę z praktycznie żadnymi kosztami. To nie jest tak, że musimy na ten sprzęt wydać kilka tysięcy złotych, których nie będziemy mogli wydać na przykład, na aparat ortodontyczny dla dziecka. To nie jest tak, że żeby złożyć taki zestaw, trzeba się zadłużyć i nabrać chwilówek. Nie. Ogromna większość rzeczy, które się znajdą w takim zestawie, to albo są rzeczy bardzo tanie, albo rzeczy, które już mamy do innych celów. Nie trzeba kupować tytanowego garnka za stówę, można kupić garnek emaliowany ze złotych 15 na bazarze. Nie trzeba kupić fantastycznego noża za 500 złotych, można kupić noż za 15. Nie trzeba kupować pakietu wojskowych racji żywnościowych albo pakietu dań liofilizowanych. Wystarczą trzy racje Seven Ocean z naszego sklepu. Link w opisie pod filmem. Hashtag autopromocja. Ponieważ zatem zrobienie zestawu ewakuacyjnego nie wywołuje żadnych negatywnych skutków, no, co najwyżej musimy kupić drugi plecak, który będzie sobie leżał w szafie. Ale tak naprawdę nie musimy kupować plecaka. To nie musi być w plecaku. To równie dobrze może być w reklamówce z dyskontu. Ponieważ to nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji, nie ma tak naprawdę żadnego powodu, żeby tego zestawu nie robić. Więc zróbcie go! Jeśli chcesz zbudować taki zestaw, ale nie wiesz od czego zacząć, nie wiesz co w takim zestawie umieścić, to w opisie pod filmem jest link do miejsca, gdzie możesz bezpłatnie dostać przygotowaną przez nas checklistę. Zaś tutaj jest cała playlista o zestawach ewakuacyjnych i ich zawartości, ze szczegółowym omówieniem wszystkich kategorii, na przykład pod kątem wody, czy lepiej jest mieć butelkę z wodą, tabletki do uzdatniania, czy jakiś filtr. Jaką żywność warto mieć w tym zestawie? Koniecznie kliknij i obejrzyj teraz te filmy.